Jeżeli obawiamy się, że ktoś mógłby sfałszować wydrukowany przez nas dokument, dopisując, dodrukowując dodatkową cyfrę, na przykład dopisując jedynkę przed kwotą 1000 zł i uzyskując 11 tysięcy, możemy poprzedzić cyfry gwiazdkami, tak aby nie dało się już tam nic dopisać bądź dodrukować. Zaznaczmy obszar, w którym taką zmianę chcemy wprowadzić. Następnie wybieram Ctrl 1, przechodzę do formatowania komórek i wybieram format niestandardowy. Tutaj te trzy krzyżyki oznaczają przerwę co 1000. Poprzedzimy je gwiazdką, która będzie powtarzać dany element, i drugą gwiazdką, aby gwiazdka była powtarzana. OK. Dopasowanie ilości gwiazdek nie jest idealne w każdym przypadku i zależy od szerokości cyfr w danej komórce. Na przykład tutaj przed piątką bądź przed dziewiątką dałoby się jeszcze dodrukować jedynkę. Spróbujmy może zastąpić gwiazdkę innym symbolem. Znów Ctrl 1, zamiast gwiazdki będziemy powtarzać myślnik. Wydaje się, że jest lepiej, chociaż też dałoby się znaleźć przypadki, w których być może dałoby się tutaj coś dopisać. Więc kolejna możliwość, możemy zastąpić myślniki będące przed kwotą myślnikami będącymi za kwotą. Ctrl 1, gwiazdka myślnik, wycinam Ctrl X, wstawiam Ctrl V tutaj i mam myślniki za kwotą. Z pewnością teraz już nic się nie da dopisać przed tymi wartościami, natomiast z racji tego, że przecinki są w różnych miejscach, tabela stała się mniej czytelna i też nie wygląda zbyt profesjonalnie. Lepszym rozwiązaniem jest użycie oprócz wartości liczbowej także kwoty zapisanej słownie. Funkcja wprowadzająca automatycznie zapis słowny omówiona jest w części kursu poświęconej Visual Basic for Applications. Funkcja ta jest szczególnie użyteczna przy wystawianiu faktur.